podstawowym symptomem, który budzi nasz niepokój, to jest chrypka. Jest to chrypka, która pojawia się, nasila się, czasami może być delikatnie zróżnicowanie natężenia głosu. Ona nie ustępuje, bardzo często powoduje ból w obrębie górnych dróg oddechowych, w obrębie krtani. Czasami on nie współgra z naszym stanem zdrowia. Co to znaczy? Jeśli mamy jakąś infekcję górnych dróg oddechowych, gorzej nam się oddycha, mamy kaszel, spływa jakaś wydzielina, taki problem może być i on ustępuje. Natomiast jeśli nie ustępuje, to znaczy, że może być to coś ważniejszego. I w szczególności dotyczy to osób, które są bardziej narażone na takie sytuacje. Są to osoby, które palą papierosy, są to osoby, które mają często zgagę, czy to na skutek napoi, czy posiłków, odczuwają różnego rodzaju pieczenie w klatce piersiowej. Wtedy, kiedy mamy sytuacje związane z infekcjami górnych dróg oddechowych, trzeba to po prostu sprawdzić, aby czegoś nie przeoczyć. Ból gardła może być wynikiem bardzo wielu zaburzeń. Może zaczynając od góry, osoby, które mają problemy z zatokami, czasami mogą mieć uczucie spływającej wydzieliny po tylnej ścianie gardła. To może być efekt albo alergicznego nieżytu nosa, albo przewlekłego zapalenia zatok, albo wysuszenia górnych dróg oddechowych, więc stąd może być problem. Czasami może się zdarzyć, że z jamy ustnej osoby, które mają problemy z zębami, jakieś stany zapalne jamy ustnej, też mogą mieć spływającą wydzielinę, która spływając do gardła i do krtani może powodować uczucie dyskomfortu, zaburzenia głosu i stany zapalne. Możemy mieć też stany zapalne samego gardła, części krtaniowej gardła, krtani, która może być spowodowana po prostu infekcją wirusową, albo może być spowodowana na przykład infekcjami związanymi z innymi częściami ciała, ale, i tutaj należy to podkreślić, istotne są kwestie związane z żołądkiem, czyli nie mamy uczucia zgagi, uczucia pieczenia za klatką piersiową. Wtedy to posiłek albo drogi pokarmowe, które są jakby nasycone substancjami kwaśnymi, mogą powodować, że w krtani pojawia się inna konsystencja, w krtani jest w tym momencie narażona na czynniki szkodliwe i to może też powodować taki objaw chrypki. Inne aspekty to na przykład tarczyca, która znajduje się przed krtanią i tutaj mogą być różnego rodzaju zmiany, które mogą powodować także objawy takie, które mogą nam się wydawać, że to jest krtań, a to jest często tarczyca. Do tego dochodzą różnego rodzaju połączenia nerwowe, chociażby zwyrodnienia części szyjnej kręgosłupa, która może nie bezpośrednio nam objawia się w bólach krtani i gardła. Niemniej jednak te bóle mogą być o tyle niecharakterystyczne, że możemy nie być pewni tego, co się z nami dzieje.